21 września, ostatni dzień lata, środa i wieści biłgorajskie Flash. Witam Państwa, Gabriela Figura. Zaczynamy nasz środowy magazyn informacją o tym, że ruszyła druga edycja Mistrzostw Debat Oksfordzkich Liderzy Przyszłości. W poniedziałek w Biłgorajskim Centrum Kultury odbyło się spotkanie organizacyjne, w którym uczestniczyły czteroosobowe drużyny z 6 szkół średnich Biłgoraja i Zwierzyńca. Ustalenia spotkania, pierwszy etap mistrzostw, czyli pierwsze debaty już 17 i 18 października. Wiemy też, jakie szkoły będą ze sobą współzawodniczyć podczas dyskusji nad tezami. Pierwsze spotkanie organizacyjne w ramach drugich Mistrzostw Debat Oksfordzkich, czyli wzajemne poznanie się i wymienienie opinii. I to, co najważniejsze, czyli przypomnienie idei debat oksfordzkich, czyli dyskusji na argumenty z poszanowaniem oponenta. To spotkanie to było także omówienie zasad mistrzostw, które składają się z dwóch etapów. W pierwszym szkoły debatują nad tezą, ocenia ich loża mędrców i publiczność. Dwie szkoły z najwyższą liczbą punktów przechodzą do drugiego etapu, czyli do finału. W poniedziałek przedstawiciele drużyn ze szkół dowiedzieli się, z kim zmierzą się w pierwszym etapie. O tym zdecydował los i przypadek. Zespół szkół budowlanych ogólnokształcących. Dziewczyny i chłopaków. ZSB i O. I... No, zespół szkół budowlanych to liderzy przyszłości z tamtego i Regionalne roku. Centrum Edukacji Zawodowej. Liceum Ogólnokształcące imienia ONZ zmierzy się z Zespołem Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących, Zespół Szkół Leśnych z Zespołem Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska, a pierwsze debaty odbędą się 17 i 18 października. Tezy, nad którymi uczestnicy mistrzostw będą debatować, zostaną ustalone w najbliższy poniedziałek na kolejnym spotkaniu organizacyjnym. Wtedy też zdecydujemy, w drodze losowania, która z drużyn będzie w opozycji do tezy, a która będzie szukała argumentów za tezą. Finał mistrzostw odbędzie się 21 listopada. Nagroda w tych mistrzostwach to przede wszystkim tytuł Lidera Przyszłości 2016, ale też kilkudniowa wycieczka zagraniczna. Dodam tylko, że organizacja mistrzostw dofinansowana jest w ramach programu Działaj Lokalnie 9 Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, Gminę Miasto Biłgoraj i Gminę Biłgoraj. Teraz w wieściach Flash kolejny temat. Seniorzy po raz kolejny pokazali w naszym mieście, że mają znaczenie. To nazwa projektu, w ramach którego przedstawiciele różnych organizacji seniorskich spotkali się, integrowali, mówili też o tym, co chcieliby zmienić. Projekt realizowany jest przez Fundację Bliżej Pasji i Biłgorajski Oddział Polskiego Czerwonego Krzyża, a spotkanie odbyło się we wtorkowe popołudnie. Biłgorajscy seniorzy zaprosili na spotkanie integracyjne przedstawicieli różnych organizacji i instytucji, z którymi współpracują, które mogą być dla nich wsparciem. Spotkanie zorganizowali po to, by po raz kolejny zaznaczyć swoją obecność w mieście, powiedzieć o tym, że są i że chcą działać. Pragniemy zintegrować wszystkie środowiska działające przy Polskim Czerwonym Krzyżu i te, które współpracują z PCK-iem. Hasło senior ma znaczenie, chciałoby się powiedzieć, że jest wyniosłe, ale mało realne w życiu codziennym seniora. Maria Różańska z Zarządu Polskiego Czerwonego Krzyża, też koordynatorka projektu Senior ma znaczenie, przedstawiła główną ideę spotkania. Mówiła, czujemy się zmarginalizowani w życiu społecznym miasta, a mamy wiele do zaoferowania. Myślę, że nasze środowisko seniorskie potrzebuje takiej dużej nagrania tego wszystkiego, żeby było widać, że seniorzy są widoczni w mieście. My bierzemy udział w różnych przedsięwzięciach przecież. Chodzimy na basen, bierzemy senioriadzie na Osirze. Przecież Uniwersytet nasz trzeciego wieku ma też dużo różnych spotkań kulturalno-światowych. Także wydaje mi się, że nasza aktywność seniorska powinna być bardziej wyeksponowana w mieście przede wszystkim. Myślę, że moja dzisiejsza wypowiedź trochę zaangażuje radnych. Przede wszystkim bym chciała, żeby radni zobaczyli, że seniorzy są aktywni, że potrzeba im tylko jakiegoś wsparcia, nieraz finansowego przede wszystkim, bo my wszystko organizujemy się sami sobie przecież, zbieramy czy na uniwersytecie, czy tutaj przecież musimy, zbieramy składki i się z tego utrzymujemy, że tak powiem brzydko. Dlatego myślę, że dzisiejsze nasze spotkanie
i władze, które tu są między nami, odnajdą to jakieś odzwierciedlenie, żeby się trochę zainteresować seniorami. Seniorzy podczas spotkania zaznaczyli, że ich bolączką jest brak siedziby, gdzie wszystkie organizacje seniorskie mogłyby się spotkać. Ważna dla nich jest też Karta Seniora. Przedstawiciele starszego pokolenia z jednej strony powiedzieli, czego oczekują, z drugiej mówili o swojej aktywności. Mówili, ale też pokazywali. Okay. Maszerujemy do przodu. Maszerujemy. I w tył. Jeszcze raz do przodu. I w tył. I dwa do boku. Łokieć. I do przodu marsz. Spotkanie integracyjne Senior ma znaczenie, to też informacja od przedstawicieli różnych organizacji, które świadczą usługi m.in. dla osób starszych. Byli przedstawiciele z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, byli też samorządowcy. My jako miasto, jako samorząd też zechcemy wykorzystać Państwa zaangażowanie, Państwa obecność na spotkaniach, które będziemy organizować, uważam, że w październiku, w listopadzie, a może i w kolejnych miesiącach, bo pracujemy nad lokalnym programem rewitalizacji. Chcemy coś takiego stworzyć, wspólnie opracować, aby senior, który ma znaczenie, tam się potrafił pięknie też znaleźć. Także będziemy Państwa zapraszać. Bardzo chcemy, żeby tak było. Będziemy trzymać za słowo. Po oficjalnej części spotkania integracyjnego było już mniej oficjalnie z jedzeniem z ogniska i przysmakami przygotowanymi przez seniorów. I chyba nikt w Biłgoraju nie ma już wątpliwości, że seniorzy mają tu znaczenie. Teraz w wieściach biłgorajskich flash zapowiedź. Rada Powiatu będzie obradować w tym tygodniu. Posiedzenie zaplanowano na piątek, a jednym z najważniejszych punktów będzie sprawozdanie z wykonania budżetu w pierwszym półroczu tego roku. Zanim poznamy to sprawozdanie, przypomnijmy sobie, co samorząd powiatu planował w budżecie na ten rok. W roku 2016 na zadania inwestycyjne i remontowe powiatu zaplanowano środki w kwocie ponad 27 milionów, co stanowi 25% wydatków powiatu. Z tego na inwestycje zaplanowano 25 milionów, a na remonty 2 miliony. Do najważniejszych zadań powiatu zaplanowanych na ten rok należą przebudowa ulic powiatowych w Biłgoraju, Bohaterów Monte Cassino, Długiej, Generała Komorowskiego, Bolesława Prusa czy ulicy Bankowej. Zadanie to będzie realizowane w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2014-2019. Te remonty właśnie trwają. Przebudowa ma się zakończyć 31 października. Jak przebiega realizacja pozostałych zaplanowanych na pierwsze półrocze 2016 roku zadań w budżecie? Przekonamy się już w piątek. Na relacje z piątkowych obrad radnych powiatu zapraszamy Państwa do sobotnich wieści biłgorajskich. A teraz wieści flash i kolejna informacja. Rozpoczął się cykl zajęć warsztatowo-instruktażowych na siłowni pod chmurką. Pierwsze spotkanie odbyło się w piątek. Zajęcia są bezpłatne, prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów. Siłownia przy ulicy Poniatowskiego dostępna dla wszystkich. Od momentu otwarcia cieszy się dużym powodzeniem. Korzystają z niej osoby w różnym wieku. Od piątku ruszyły pierwsze zajęcia warsztatowo-instruktażowe. Temat tych pierwszych to Nordic Walking. Prowadziła je Urszula Iwańska. Jedziemy wstępnie. Raz, dwa, raz. Dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz i stop. Nordic Walking to nowa dyscyplina sportu, połączenie marszu fitness z techniką odpychania się od podłoża za pomocą specjalnie zaprojektowanych kijków. Ich umiejętne używanie angażuje górną połowę naszego tułowia podczas energicznego spaceru. To odciąża kręgosłup. Nordic Walking jest coraz popularniejszą formą treningu prozdrowotnego i rekreacyjnego. Może służyć też do zabawy w grupie. Nordic Walking, czyli trening z kijkami, zainaugurował cykl warsztatowych zajęć. Potem były jeszcze rowery i warsztaty z przygotowania się do wyprawy na dwóch kółkach. W czwartek planowane są zajęcia znów z Nordic Walking i korzystania ze sprzętu będącego na wyposażeniu siłowni pod chmurką. Ostatnie zajęcia planowane są na 29 września. Cykl zajęć realizowany jest w ramach projektu Bądź aktywny, dbaj o zdrowie z siłownią Sitarska. A przypomnijmy, siłownia pod chmurką to
inicjatywa, którą zrealizowała nieformalna grupa sitarska. Do sfinansowania której przyczyniło się wiele instytucji, firm, też samorządy, to również m.in. dotacje z programów Działaj Lokalnie i lubelskie lokalnie mikrodotacje FIO. Przed nami ostatni weekend września i tradycyjnie już właśnie w piątek, 23 września, rozpoczną się kolejne spotkania z poezją śpiewaną i piosenką autorską. Będzie to już 28 edycja tej imprezy. W tym roku spotkania mają wyjątkową oprawę, a do Biłgoraja przyjadą artyści od lat kojarzący się z tym wydarzeniem. Przyjadą, aby wystąpić wspólnie podczas koncertu poświęconego ich zmarłej koleżance Alicji Kubackiej-Basen. Świat jeszcze pełen jest ról, które gramy. Dopóki nam zależy, czy się podobamy, gra także śmierć, chociaż się nie podoba. Alicja Kubacka-Basen odeszła 9 września. W piątek w Biłgorajskim Centrum Kultury odbędzie się koncert poświęcony jej pamięci, Kubackiej Przyjaciele. Wystąpią w nim nie tylko osoby bliskie Alicji, ale też znane doskonale biłgorajskiej publiczności. Beata Osytek, Dariusz Rubin czy Joanna Pilarska albo Jarosław Chojnacki. A smutków mych ból i rozpacz zanurza moje wspomnienie. A wszystkie róże są białe, tak białe jak moja rozpacz. Koncert poświęcony Alicji zainauguruje tegoroczne spotkania z poezją śpiewaną i piosenką autorską. Każdy, kto zechce przyjść piątkowy wieczór do Biłgorajskiego Centrum Kultury, może jednocześnie wesprzeć rodzinę zmarłej. Środki ze sprzedaży wyjściówek zostaną przekazane na pomoc dla jej najbliższych. Sobota to tradycyjnie koncert konkursowy, a w niedzielę wystąpią laureaci tegorocznych spotkań oraz zespół Czerwony Tulipan. Prosty jak zegarek świat, po każdym tik. Byłoby tak, powinien być prosty jak zegarek świat. Po każdym tik byłoby tak, żeby wszystko jak w zegarku jest 15:16, 17:06 wieczór. To by wiele rzeczy przeczuł, zamiast krętą ścieżką chodzić, żeby wszystko jak w zegarku 19:20, to by często w miejscu nie stał. Oczywiście zapraszamy na biłgorajskie spotkania z poezją śpiewaną i piosenką autorską, a w naszym fleszu jeszcze informacja z biłgorajskiego kina, które zaprasza zorganizowane grupy, szkoły na poranne i przedpołudniowe seanse filmu Smoleńsk. Wolne terminy to poniedziałek 9:00 i 11:30, wtorek, środa i czwartek przyszłego tygodnia 8:30 i 11:00. Zapraszamy oczywiście na wszystkie filmy do biłgorajskiego kina. Przypominamy też o spotkaniach z poezją śpiewaną i piosenką autorską, które rozpoczną się w piątek. Zapraszam do sobotnich wieści biłgorajskich. Tam też na pewno będzie relacja z piątkowego koncertu. Nasze programy też są dostępne w internecie. Dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam na magazyn sportowy, magazyn ligowy, te już za chwilę.